The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale, zagrajmy w Lies of P. Kurde, o, muzyczka ucichła. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić. Tu jest jeden ziomek, jest sam czy z kolegami? Chyba sam. Mam nadzieję bynajmniej, że jest sam. Chciałem sobie zobaczyć tego merchanta, ale okazało się, że muszę pokonać jakiegoś bossa, żeby on się przeniósł właśnie do tego miejsca. Więc to już czeka. Okej, to był fuk. Dobra. Bum. Ładnie. Jeźdź. Kamień pierwszy kwadr wpadł za niego, spoko. Tutaj widać, że jest pułapka. Tylko w sumie co mi się to stało? Wciskam to. A, tu strzeliło, dobra. Kamień nowy przymierza. Elektryczne, okej. Okay. Znaczy w sumie też taka pułapka jak pułapka, no bo wiadomo, tutaj wystarczyłoby albo po prostu podnieść gardę, albo w dobrym momencie podnieść gardę i praktycznie nie dostajemy w ogóle damage'a. To sprawdzę, z ciekawości. No, proszę. Same trzymanie gardy nabija mi tylko i wyłącznie porażenie elektryczne i to w tak małym stopniu, że... nie proszę tego nie da. Nic nie robią, a tylko irytują. Zator i kryształ słowego Ergo. Dobra. Myślę, że się przerzucę w pewnym momencie na drugą broń, którą mam na wyposażeniu, czyli ten miecz, o którym wspominałem. Tak sobie wyciągnąłem te szale marynowe. Jest skór. To było małe gówno, które nie zdążyło wpienić. Znowu ty? Tym razem nic po sobie nie zostawił. W lewości rdniewa ognia. To taki mech trochę. Tak, pusto. Na górze nie ma nic. Gdzieś wyczytałem, czy gdzieś, na fandomie po prostu wyczytałem, że gdzieś w niedalekiej odległości od tego Stargazera mogę znaleźć ostatni. Trochę duszą. Ostatni item. Come on. Tak dorzucę? Dorzucę. Jeszcze raz. Dziękuję. Będzie mi szkoda w ogóle tych wojowników. Mam ich od cholery. Patrzcie, tu się schowało. Nie chcę, nie chcę nam tego. To jakby pół marynetki. Dobra.
tą tę broń. Ja wiem, że fakt, jak ją znalazłem, to ją tylko takim, no, takie machanko wziąłem. Wykupować, pomachać, elo. Ale nie walczymy. Tak patrzę na to. Nie jest tak wypalająco. Kolejny kamień pierwszej klasy. Tutaj atak ładowany, spoko. Dobra. A stąd przyszedł, okej. Okay. Się kolejny trzyma. W ogóle to wygląda jak jakiś ozdoba, mam wrażenie. To wyrzucamy. Zamiast tego weźmiemy sobie to. Tutaj weźmiemy sobie rozpływacza. Teraz wytestujmy tę broń. Okej, okay, dwa ciosy, to się idą już pod palą. Nieźle. Okej, no w sumie na dwa strzały, tak samo jak w przypadku mojego rozpływacza, oni giną, bo resztę ja załatwię po prostu podpalenie. No, nie w przypadku tego, tego muszę zrobić. Dobra, dobra. I kolejny katalizator właśnie. Tutaj oczywiście nie jest do zniszczenia. Za łatwo by było. Wchodzimy na górę. Czy to będzie tylko możliwość odblokowania skrótu? Tak, jest możliwość. Pięknie. To od razu tę możliwość wykorzystajmy. Nie? A, i odkryłem nowe przejście. To pokażę to przejście obok białej damy, które było zamknięte. Okazało się, żeby je odblokować, po prostu trzeba od innej strony iść na lawę. Poszedłem, zabiłem tam chyba 3 marynetki i... trzy takie zwykłe marynetki i... coś jeszcze... i chyba jedną taką większą. Miała coś lepszego. Marionetka, ale trochę się zawiodła niestety. Czego pilnowała? O proszę. Mechaniczny zaszyfrowany pojemnik. Wedle informacji na fandomie, ostatni w grze. Okej, to chyba tyle, mi się wydaje. W sensie tu nie ma kolejnego przejścia. Syren techniczny. Tędy przyszedłem, wszedłem. No i tutaj mamy przejście w jedną stronę, w drugą. Jak tutaj zaskoczę, no to się cofam. Okej, tutaj coś ewentualnie jeszcze jest. A, dobra, nieważne jest przejście. Czołem. Ziemię to już tu. Dawno nie widziałem. Nikt tu się bardziej nie pokazuje, ja czy on? Kula, fragment ergo i okrąg gwiazdy. W ogóle właśnie, może mogę mnie go rzucić. Właśnie, tak, a propos tej kuli, to sobie na to zmieńmy. Bo kula jest spoko akurat. Zwłaszcza jeśli chodzi o wytrącanie z równowagi. Dobra, wiem, że legion się sam regeneruje, ale może wykorzystajmy ten zbiorniczek. Było więcej. No, w ogóle nie buffowałem używania tych zbiorników, bo nie czułem takiego tego. Nie czułem takiej potrzeby.
De facto nie czuję jej nawet teraz, więc... Ciężko mi stwierdzić, czy to... Okay, to jest skrót, trzeba było odblokować tutaj. No. Jak zobaczyłem, że ten legion będzie się sam ładował, kiedy będę pokonywał przeciwników, to jeden, a dwa, kiedy, że będzie się sam ładował po prostu, z czasem, no to stwierdziłem, a po co mam to upgrade'ować? W sensie te zbiorniki, te legiony właśnie, ten legion. Puka specjalnego oczyszczenia. Kolejny. Większy, czyli ten. O, złapał. Czemu nie został wydarzenia w ogóle? No wypierdalaj! Dwie kule! Pysk! Ładnie, kwarc z niego wyciągnąłem. Kolejny, to już chyba 23 sztuka kwarcu? Tak mi się wydaje. O, motylek. I trup. To jest motyl. Dobra. Może tu się tak puściło, żeby coś mi nagle wyskoczyło z zawinklania. I chciał mnie ujebać. Zmienił sobie orkę może. Zwłaszcza jak już wspomniałem kilka razy w ciągu tej serii, kiedy jest kilka celów. No to się leży. Co? A? Nie, strzelę sobie tam. Czekaj, pan! Weźże się pan kierował po prostu. No, dziękuję, że mnie tak pan ładnie przesunąłeś. W nagrodę dostaniesz pan. Bum! Było. Prawie się dałem zabić. Proszę. Poeksperymentowali na ludziach, wsadzili do klatek i jolo. Mamy zabaweczki. Tak. Jako taką siłę. Właśnie. Kamień pierwszy kwadrat. Sporo ich leci. Jest źle, biorąc pod uwagę, że Polenina nie może ich sprzedawać. Jeszcze, to zakładam, że trzecie. Muszę spodziewać. Powinienem wziąć pod uwagę, że może mi to walnąć, skoro nie ma. Wracające. Poleninie chyba nie dałem jeszcze trzech tych. Widełek zaopatrzeniowych, więc zakładam, że jakbym nie dał mu wszystkie, czy może trzy, po prostu trzy jakby dostał, no to pewnie od trzeciego bym mógł normalnie sprzedawać też te lepsze kamyki. No ale jak tak mają drobić co chwilę, no to może być mi. Panie trochę nie powinni ustawić. Ty broniłeś trochę chłamu, no ale... Dwa przejście. Górę i na dół. Górę. Styp. I chyba jest dalsze przejście. O, dobra. Górę. Pozbędę jej przy okazji
jakieś kazajki. Ale to jest tylko to. Czy on będzie strzelał? Tamten nie. Okej, okay, teraz. Dobra, może na wszelki wypadek łyknę. Dam to. Jeminiemu. Mam nadzieję, że nie spadnę. Mamy długi pysk. Była ergo. Okej, okay, wypełnię sobie to zażynowany. Uff, dobra. Oj, proszę! Proszę, od razu powrót pod Stargazer. Nice. Bo to tym bardziej cieszę się, że po pierwsze zeszłem na dół, po drugie, że zauważył prawie po Jezu, albo se plum prodak mnie z tego skrótu nie odblokował. Musimy tu lecieć potem jeszcze raz. Nie ten! Tu masz! Być tam. Może się oznaczał. Se oznaczał przeciwnik. Daj mu bombeczkę. Are you kidding me? Naprawdę jest poza zasięgiem. Teraz. Bez jaj. Okej. Okay. Czy ja nie mogę tego motyla przyciągnąć do siebie? Nie wiem. Czy jest to głupie? Tak. Dobra, czekaj. Bliżej. Pięknie. Wszystko powrót. W miarę bezpieczny teren. Aczkolwiek. Dobra, tutaj wszystko. Zatę. Tylko oczyszczenie. Dalej mech. Choć nie powiem, sam połek staram się w miarę korzystać. To są to już przydatne. Czego? No, chociaż nie tak całkiem niczego. Kolejny kamień pierwszej kwadry i jest skrzynka, to lubię. Trzeci zbiornik do głowy, żeby po prostu go wykorzystać. To mi nie wyszło. Byłoby fajnie, jakby było jakieś oznaczenie, typu no teraz jak strzelisz, to ni chuja nie trafisz. Nie powiem, naprawdę, byłoby to bardzo miłe. Albo ktoś, myśleli, że to jest zbędne, albo stwierdzili, że a po co, pewnie gracze sami się nauczą tego używać w tym. Amulet czerwonej lisicy. Okej. Okay. Tutaj bym wszedł tam bezpośrednio na górę. Tutaj wyszło. Okej. Naokoło. Ale tutaj finalnie nic chyba więcej poza tym nie ma. Dobra, czekaj, to coś jeszcze jest. Granat odłamkowy. Dobra, to jest. Teraz faktycznie nic nie będzie. Tu jest dalsze przejście, bo wydaje mi się, że musi być. Pniemy się coraz wyżej. Ciekawie, kiedy bym tego bossa naprawił. Przecież tak pobieżnie zerknąłem, gdzie będzie i wiem, że tylko, że na jakimś moście, ale nie wiem dokładnie gdzie. Tak, z tym przyszedłem.
ty... Po kolei. Amulet. Amulet. Bo jeszcze o tym zapomnę. Amulet Lisicy. Motoryka i technika plus 3. Okej. Okay. Przekazywana z pokolenia na pokolenie szkoła szermierstwa rodu Wolfów słynie z eleganckich... elegancji i wyrafinowania. Słaby punkt, który da się od czasu do czasu dostrzec, to jedynie sztuczka prowadząca do bardziej zabójczego ataku. Trzeba więc się mieć na baczności. Okej. Okay. Nie jest to zły amulet, tak naprawdę, bo na przykład mógłbym go... No, na przykład właśnie zamiast tego amuletu cierpliwości mógłbym to wymienić. Albo zamiast tego naładowanego amuletu na walkę, bo w praktyce no to w walce się ten amulet aż tak nie przydaje. W sensie, gdyby regenerował więcej i szybciej, już tak, ale w aktualnej wersji, no to na walkę to jest trochę useless. Już się skończył efekt ochrony Jeremy'ego. Musi patrzeć pod nogi. Trochę bardziej. Tutaj nie ma tego rozstawionego bez powodu, przecież to musi być dalsze przejście. Man, serio, zażarłem to HP. Muszę odnowić. Nie proszę, dobrze myślałem. Jest dalsze przejście. Kurde! Nie dla ciebie. Teraz szybko ruchy zmieniamy na... Może na piłę, czy nie? Jeszcze się skurczy ze strony. Trzymaj piłę. Serio? Był na krańcu zasięgu? Po prostu nie obeszło. Potrzebne, nie? Mało za mało. Tam. Broń powoli się niszczy. I zrzewa się strzeliło bez sensu. Dajmy może ogniwo. No i wróćmy do rozpruwacza. Drugi mógł sobie oczywiście po prostu naprawić, ale tęsknię za moją kusarigamą. W jakimś stopniu przynajmniej jest to kusarigama. To był fajnie zaś tej kolorowy Stargazer. Powiem. Oho, zaraz wyżej. Specjalnie się tu schował i tak na mnie czekał, czy jak? Trochę nie rozumiem. Widzę tędy, to ewidentnie tu jest dalsza droga. To co jest w takim razie niżej? Kolejny skrót. Zobaczymy.
Nice, kolejny kamień pełny, to lubię. To jest skarb. Pusto, tam oczywiście skarb. Nie, nie to. Łapę legionów zmienić. Jest zgrabnie pokazane, gdzie to uderzy. Okej, mgła jest trochę chamska. Jezu, ale tu był fuks! Milimetry mnie chyba dzieliło od tego rozmieszczenia. Dobra, co jest w środku? Na sztuka kwarcu. Lubię to. Za bajkę Pinokio. Czy to wyłączy tę pułapkę? Ja. Dobra. Czyli tutaj nie ma skrótu, tu jest tylko i wyłącznie skarb, ale bardzo cenny skarb w postaci kwarcu. W postaci. W postaci kwarcu. Zrobiłem się. Pierwotnie. Pewnego locuszka. Ale to kurde, czemu to świeci? Mimo iż nie ten. Że też co nam świeci? Resztki nerka czy co? Wysoko my już jesteśmy. Tak to, nie, tak to się średnio dowiem, no bo nie widzę w ogóle tej maszynki, która jest się ergo. O właśnie, przecież nie tu. Specjalnie właśnie. A, plus jeszcze lisicy nie spotkaliśmy w ogóle. To jest albo skrót, albo przejście dalej. I raczej jest to przejście dalej. Drugą strojową truchą. Dobra. Okej. Okay. Tak, idziemy w górę. Możemy fajnie broń to na przykład. Jedną i drugą. Kurde, musiałem zobaczyć jak wyglądał nasz bohater na początku, bo mówię, że ten nos też chyba jakby urósł. Plus, no, nie ukrywam, nie będę udał głupiego. Też dziś wyczytałem, że kłamanie... Oj, będzie boss. Dobra, jest Stargazer. Już się rozejrzałem. To by sobie pluł w ryj, jakbym zginął na tym bossie, bym tego nie zauważył. Zregenerujmy sobie wszystko. Co mogę oczywiście. Między innymi chodzi mi właśnie o te nasze ogniwa. Chociaż ich akurat zużyłem dużo, chyba dwa. Zobaczmy sznurek, mam sokole oczy. Jeszcze przy sznurku możemy zostać. A, ergo wydajmy oczywiście. Myślę, że witalność. Możemy wydać, żeby odzyskiwanie gardem było większe i wrzućmy też trochę, żeby się podbiło. Dobra, dodatkowo myślę, możemy zmienić właśnie ten naładowany amulet na ten amulet lisicy. Motoryka i technika plus 3. Ewentualnie możemy dać któryś z tych, które dają plus 4, ale myślę, że to będzie dobre, bo to są oba źródła obrażeń tak naprawdę. Znaczy wróć, Oba te współczynniki, które odpowiadają za obrażenia na tym samym poziomie. W sensie oba idą o 3 levele w górę. Za free. Ok.
Okej, okay. Czy ja chcę zmienić strój? W sumie chyba mogę. No co by tu zmienić? Można w dolerynę alchemika? W sumie dość krótko w niej się pobujałem w poprzednim odcinku. No, myślę, że będzie nawet pasowała. Dobra, oczywiście przywołamy sobie zjawę. Dobra, wiecie co? Dla testu zmienię kamień życzenia i wytestujemy sobie przyciąganie uwagi czy nieugiętość. Może nieugiętość. Pierwszy raz, kiedy w grze użyję innego kamienia, w ogóle i pierwszy, który wykorzystam do zjawy. Dobra, co jest tutaj? Powstałam jako pierwsza, samotnie ruszę naprzód w nowy świat. To jest zapisane na całej tej tablicy, czy to jest w którymś tych rzędzie znaków? To mi ciężko stwierdzić. Dobra, open the door. Czy to jest ten boss, który myślę? Tak, może coś tam było. Jak się imię pojawi, to się dowiem. Ale tak. Laksasia, powiedzmy po prostu. Come on, serio? Tak, ja myślę, że już stanę zbierać zjadę na mało twarz. Myślę, że długo to działa. Nie wchodzą mi w tym parowanie. Okej, dobra, nie wchodzę. Okej. Może mówi sobie nie atakować, bo to po prostu biją odwet. Dobra, okej. Zjawa. Żyj. Nie wiem, czy to ich ubiło. Bardzo wytrzymało. To trzeba oddać. Nie rozjawię tego. Nie, chyba to sparowałem. Podkreślam chyba. Że nieraz jest to... Nieraz jest to... Nieraz jest to... Ja tak bardzo polecam, że ktoś się tak robił. Okej, dobra, to poszło. Ponieważ nie mam do mojej myśli. Myślałem, że to będzie większe, że to będzie więcej. Ładnie, chociaż nie jestem pewien, co stało. Dobra. I tam. Jest? Nie! Dobra. A, dobra, jest, jeden jest. No. Ale to nie może być tyle. Na bank będzie druga faza. Cutscenka. Będzie druga faza jak nic. Rzuci zbroję?
Oh, Simon. Pewnie, przyzwi sobie jeszcze błyskawicy do was. Pewnie, czemu nie. Your sword, Laxasia, swears to protect this tower. Okay, Laxasia. Dziękuję, groźnie mi pomogłeś mówić imię. Laxasia. A, okej. Uuu, dobra! Dobra, trafiłem, na szczęście. Okej, okay, wykupy. Ja lubię, bardzo wyrównane. Raz, dwa, okej. Dawaj kula. O. Jest, jest, dobra. Koniec. Jest. Jest, dobra. Już myślę, że będzie trzecia faza, ale nie. Chcę poznać lore tej postaci. Bo to wygląda, jakby ona była alchemiczką, jakby nie wiem, asystentką na przykład Simona. Ergo smutnego zeloty. Zaraz to sprawdzimy. Wygląda, jakby ona była właśnie jakąś asystentką Simon Manus się nazywa gościu. Była asystentką Manusa i on jakby zrobił z niej takiego swojego bodyguarda. Ale dodatkowo jakby ją zbuffował jeszcze. With unsurpassed sorrow, I must announce Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm, and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life
passes for it has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polandina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. Ostatnia historia Antonii, okej. Okay. Czyli jednak tak, Antonia była... była w zbyt zaawansowanym stadium, jeśli chodzi o zespół petryfikacji i zginęła, ale dzięki temu, że daliśmy jej lek od Gianjo, to no, odeszła poniekąd chyba właściwie nie ze starości, bo wiadomo, zabiło ją lekarstwo, ale no nie zginęła w męczarniach, tylko być może we śnie. Welcome to hotel. Okej. Okay. Ciekawe mi, czy jak teraz przeładuję, to czy on będzie się... czy on w ogóle na przykład stąd zniknie? A nie, o, nie jest, Boże, co ja gadałem za głupotę? Przecież mogę już na niego to kupować. Normalnie. No, przecież gdybym nie dał trzech, to nie mógłbym tego kupić. Boże, jestem czy... czemu ja czasami jestem taki głupi? Nie rozumiem tego. Okej, 28 sztuk kwarcu. Super ciężka rama. Rama lada, 37, dobra, to sprzedajemy. To jest niezbędne, amuletów nie sprzedajemy. Dobra, ej, dobra, YOLO. Przeładujmy. Co? Welcome to Hotel Pro. Aha, dobra, chyba o to chodzi, że po prostu jestem gotowa, że witaj w hotelu Krat i tak dalej. Że się nie odzywa jakoś tak szczególnie, tylko właśnie jak taka zwykła marynetka. Antonia is dead. It doesn't feel real. She was sick, but her personality was so formidable. The hotel feels empty without her. I would have done everything I could to help with weapons. Damn it. I'm so tired of people I know dying. So you'd better not die. If you can't stay alive, I'm gonna beat you up. To mnie rozbawiło akurat. You're here. Dobra, no nie powie nic więcej, szkoda. A my próbuję wymienić. Oczywiście, jak skończony pacjent, nie zapomniałem. Dziadę sobie katalizator. Lucinella. At the house of Vanini. Lucinella nic nowego nie mówi, szkoda. Vanini? Ah, the hotel seems truly empty. Now that Lady Antonia has departed. She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened when I was just a child. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before she fell ill. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours. Losing someone never gets easier. I always welcome friends. No, rację ma. Oh, how long do you think it will take me to decipher it? Time me. Ecco! All done and all yours. For a layman, it would have been a tough nut to crack, even for a replica. Child's play for me, of course. I bet you could make a fortune by solving the code behind it all. But why the Grand Covenant, I wonder? Apologies, my friend. I became lost in thought. Please take it. Czekaj, w sensie kodem było Wielkie Przymierze? Dobrze zrozumiałem? Zobaczmy. Tutaj rozkazy. Pociąg przestał jeździć, zaś kupiec czeka w zniszczonym mieście na mroźną ucztę. Okej, okay, chodzi o broń.
Ale jest pokazane. Broń. Okej, wiem gdzie to jest. Formularz zamówienia załączony na znak zaufania. Brak preferencji dotyczących płci. Prośba o sprzęt tropicieli w stylu odtrąconych. Wspomnieć o córce rodu Wolfe, hasło sprzęt lisicy. Zapytać, czy można wytworzyć lub czy są gotowe egzemplarze. Choć zerwała więź ze swoją rodziną, to nadal Wolfe. Ma dobre oko i najlepszy sprzęt. Możemy jej poszukać, jeśli będziemy ulepszać nasz. Okej, okay. Dobrze, że sobie wyciągnąłem tę broń. Będziemy ją trzymali może lepiej na ekwipunku. Okej, okay. Czekaj, czy Hugo w sumie coś powie a propos Antoni. Bo akurat on to tu jest stosunkowo krótko. Więc je zagrać na przykład? Zacznij grać. Nie mam pojęcia, czy to było coś nowego, czy nie. Tutaj... No, ta książka oczywiście z początku... Znaczy, może nie zniknęła, może gdzieś się tu wala, ale nie możemy jej sprawdzić. Tutaj... Nie widzę nic nowego. O, jest kot. Jak mogę go pogłaskać? Ej no, kurde, prawie bisiaka dajemy. Przytul! Ale patrzcie, to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej człowiekiem, bo... Pamiętacie jak to było na początku, nie? On nas tak syczał, nie chciał, żebyśmy go w ogóle dotykali. A teraz, w sensie, od pewnego momentu, mniej więcej chyba od połowy gry, w odcinkach to zauważam to mniej więcej po 15, albo... Po 19? Po pasażu to chyba było, no po 19. Już mogliśmy go tak pogłaskać, tak normalnie, tak o, pogłaskać po główce, popecić go pod główcą i tyle. A teraz, kurde, możemy go złapać. Tak potrzymać, prawie go smoknąć normalnie. To ciekawe, co będzie na kolejnym levelu, bo z tego co widziałem, są 4 levele człowieczeństwa. Tylko jeszcze nie wiem, jak wbić na 4. I want to give Alidoro's belongings to someone who knows their worth. Dobra, to już mówił. Nie mówi nic o Antoni, szkoda. Okej, okay, mamy tę broń. Oko Uroborosa, to jest broń, którą miała ta zjawa, którą przyzwaliśmy. I amulet niezdobytej twierdzy. Po udanej gardzie wytrzymałość broni nie spada. Nice. Amulet, w którym można wyposażyć broń. Pragnęła zostać mieczem Simona i jego niezniszczalną tarczą. Gdy w końcu stała się kompletna jako Laksasia, bez wahania postanowiła zostać wojowniczką żelaznego pancerza. Okej. Okay. Oko Uroborosa. To jest miecz? To wygląda kurde jak, nie wiem, dysk do rzucania. Dobra, do rzucania. No, widać było jak ta tym atakuje. Zjawa, no, ale wiecie mniej więcej o co mi chodzi. Dobra. Wędrowny księżyc. Wyrzuca broń do przodu. Broń pozostaje w jednym miejscu przez określony czas, zadaje obrażenia i wraca. Okej, czyli taki bumerang, trochę jak u Sibir. I zapowiedź burzy sprawia, że przez chwilę ostrze pozostaje bezczynne. Podczas atakowania w ogóle zwiększa liczbę trafień i obrażenia. Okej. Okay. Oko Uroborosa. Księżycowy miecz, który spoczywał w klasztorze Ark. Czy Arch. Powiadają, że broń ta została wykuta przez legendarnego alchemika. Philippus Paracelsus był legendą, nawet pośród alchemików. Księżycowy miecz, który wykonał używając znaku Uroborosa, symbolizował kompletność. Okej. Okay. Taka ciekawostka. Uroboros to jest inne określenie na Jormunganda, czyli węża świata z mitologii nordyckiej. Wypisałbym sobie to broń nawet. Dajmy ją tutaj. No, spora jest.
bierzmy tutaj 12 owocków. Zasilimy to jest dziwnie powiedziane, no ale... Wstrzyknijmy kolejne wzmacniacze. Kolejną godzinkę. Okej, okay. Czekaj, czy może teraz Gianjo wreszcie się odezwie i powie coś nowego? Stalker! Nie. Stary, weź z łaski swoje coś powiedz. No wykupiłem sobie właśnie broń alchemików. Może byś mi o niej coś więcej powiedział. Jako, jakby mój, może nie powiem, że ziomek alchemik, ale typ alchemik, który w miarę jest spoko i który nie chce mnie zabić. A tym bardziej, którego ja nie chcę zabić. O proszę, nawet jej ciała nie ma. Dobra, tu się, no patrzcie, tutaj coraz bardziej widać, jakby nie wiem, jakąś laskę czy coś. Plus mam wrażenie, że teraz to jest jeszcze większe niż było wcześniej. Teraz nie użyję, nie ma, może nie ma sensu, ale nie ma, czy nie ma sensu, nie ma jak tego użyć, bo ewidentnie nic nie mogę z tym zrobić. Co my tu mamy? Pachnący wiśniami list i Memory of Beach, mam płytkę. Do cudownego dżentelmena, który przypomniał mi bezcenne chwile. Moment, w którym cię spotkałem, był niczym blask światła. Bez względu na to, czy to ty jesteś tym chłopcem, uważam cię za ciepłe, dobroduszne dziecko. Dziękuję za zwrócenie mi radości w ostatnich mych chwilach. Do młodego dżentelmena, który przypomina Karla, Antonia Kerasani. Okej. Okay. Memory of Beach. Czyli wspomnienie plaży. Na zawsze zachowam wspomnienia, które dzieliliśmy na tej letniej plaży. Rzućmy nasze zmartwienia w głębinę niebieskiego morza. Czy masz przeszłość, do której warto wracać? Memory of Beach pokieruje cię ku twoim wspomnieniom chłodnego oceanu. Dobra. W ogóle mam wrażenie, że od tego ataku, no bynajmniej ta jedna się chyba zmieniła. Takie mam dziwne wrażenie. Dobra, zobaczmy to. O, to tak działa! Nieźle. Choć chciałbym wiedzieć, jakim cudem to się tak trzyma. O. To się długo kręci. Kurde, jedno trafienie jest teraz jakby jak trzy albo więcej. Nice. Hey! Over here! Siema. Stary, trochę dziwne miejsce, że sobie wybrał. Co tu? Ja tu? Serio? Ominąłem to? Jakim cudem? Nice to see you again. I thought if I got a second chance, I'd go to where my heart's content. I never expected to get out alive. Oh, it's overwhelming, even now. Want to take a look at what I have? I grabbed a couple of things before taking off. It's a new life, a new attitude, and simple pleasures like ordinary conversation. Nice loot, yeah? If you need anything, just say the word. Dlaczego tu przybyłeś? I used to be a fan of the actress Patricia. Not the red actress Adelina, but her sister. Patricia had an angelic voice like her sister. If she'd become famous, they would have called her the White Goddess. But her career was cut short. She took poison and ruined her throat. I've only read others' memories, so I don't know the details. But the memories people had of her songs. You should have heard her voice in her prime. Something transcendent like that. It makes you feel alive. I survived. So I'm seeking out experiences like that. So, any more questions? Okej, okay. Pytanie, czy ona w sumie zażyła tę truciznę świadomie, czy na przykład siostra ją otruła? Bo to by trochę sugerowało opisy tych naszyjników. Did I go sightseeing? You bet I did.
It's the heart of Krat. The theater, the Ferris wheel, there's so much to see. Although, most of it has burned down now, I suppose. The most fascinating thing, I couldn't believe it. The writing on the back of a made puppet. I read memories, but still, any way you look at it, it's the made puppet's words. Probably designed like that. What kind of puppet would write that stuff? Still, it was weird. You should see it for yourself. Gdzie? Powiedz mi gdzie, bo literalnie nie wiem teraz, o której miejsce teraz, o czym teraz mówisz. Co za ty tu masz? O, jakaś broń. Kryształowy topór truchła. Zasobnik zakłócenia lada. I strój myśliwski białej damy. Łowcze odzienie białej damy, kobiety, która utraciła swą pieśń i przystroiła scenę krwią marionetek. Siostry pragnęły trafić na największe sceny. Gdy ich marzenia legły w gruzach, młodsza uczciła pamięć siostry, dekorując scenę krwią marionetek. Okej. Okay. To w ogóle nie brzmi creepy. Bardzo... No i myślę, jeden taki wystarczy. Nice loot, yeah? If you need... Reszta. Było. Nawet te, nawet z tym jednym tam przegiłem. 3000. No, te 5000 wystarczyło. Dobra. O, dobra. Chyba, że o to mu chodziło. Zauważyłem tutaj. Że leży. Kocham cię, Julian. Wait a minute. Czekaj tam. Chodzi o to, że to ona to napisała? Czy w sensie, dobra, czy Julian tu przyszedł, napisał i to napisał? Czy ona jakby tak na chwilę się ożywiła, napisała to i padła na glebę? Bo trosze... Okej, okay, albo mi się wydaje, albo jej twarz jest trochę inna. Bo to w sumie sugeruje, że my de facto wtedy, kłamiąc Julianowi, tak naprawdę powiedzieliśmy prawdę. Ciekawe, co nie? Też w sumie my myśleliśmy, że kłamiemy, a teraz wychodzi na to, że mówiliśmy prawdę. Okej, okay, jest merchant. Siema. Who are you? I make deals only with established clients as a rule. Oh, is it Mr. Frozen Feast? I knew only the meeting spot, not the client. I apologize for not recognizing you. Here's the item you wanted. I made it just like the uniform of that conceited stalker. Hope you like it. Looking forward to more discreet transactions, if you catch my meaning. Hope you like it. Looking forward to more discreet transactions, if you catch my meaning. Czaj, o co ci chodzi, ale no, ze mną już se nie ugadasz. Bo to jest nasze pierwsze i ostatnie spotkanie z tym ziomkiem, bo wiadomo, to jest wędrowny handlarz, model jest taki sam, ale to nie są te same osoby. No, bynajmniej bardzo bym się zdziwił, gdyby to były te same osoby, no bo wtedy znaczyłoby to, że goście ma dość ciekawe rozczworzenie jaźni. Póki co. Jeszcze zanim zakończymy materiał, wrócimy po pierwsze do właśnie Uroborosa. Zobaczmy jeszcze to. Jak to wygląda najpierw? Tak. Zobaczmy. Eksperymentalna głownia topora stworzona przez alchemików. Z
tłustego zbiornika stale wycieka płyn ustrojowy truchła. Alchemicy poznali oświecającą prawdę, której pragnęli. Niestety czasem podstawą ich osiągnięć były ciało i krew ludzi. Rękojeść tego topora została dodatkowo obciążona, aby ułatwić panowanie nad ciężką głownią. Nieludzkość obsesyjnych badań alchemików doprowadziła do wewnętrznego rozłamu. Część osób porzuciła organizację, postanawiając pokazać światu prawdę. Ciekawe, czy zdążyli. Dobra. Mam tą piłę ewentualnie, ale kurde, jak tak patrzę, no to... Słabiutko, jeśli chodzi o tego, o to oczko, ta piła. Mówię oczywiście o ładowaniu ogniw, ataku elektryczności i baśni, tylko... No baśń jest tylko większa, no pozostałe... atak elektryczny, to nie patrzę. Ale atak fizyczny jest w cholerę niższy, a ładowanie ogniw pulsu jest tylko nieznacznie większe. No dobra, okej, redukcja jest akurat też trochę większa, ale to już... detal. Dobra, ciuchy, zobaczmy. Najpierw... nie to, najpierw to. Okej. Dosłownie jest to po prostu strój białej damy. Widzieliśmy go już. Tu mamy odzienie lisicy. Ale zaskakująco dobrze leży, jak na męskiej postaci, zwłaszcza, że są to że jest to strój kobiecy. Chociaż kto wie, może nasz bohater jako marionetka jest w stanie jakoś dostosować swoje ciało do ubrania. Łowcze odzienie czerwonej lisicy. Jest to replika wykonana na zamówienie kogoś, kto podziwiał tropicielkę w lisiej masce. Wiadomo, że tropicielka w masce lisa należała do rodu o długiej historii. Choć rodzina mocno podupadła, wciąż pielęgnowała tradycję korzystania z najlepszego sprzętu. Dobra, no nie jest złe, ale no jakoś bujamy się u alchemików, no to załóżmy set alchemika. Nawet założę, kurde... dobra, nie wiem, jednak nie założę tego cylindra. Ale okularki możemy założyć, bo one akurat aż tak nie kłują w oczy, jeśli chodzi o cały outfit, a wręcz nawet trochę go uzupełniają. Dobra, czy ja mógłbym na przykład wymienić łapę Legionu? Na przykład sznurek? Nie wiem, mogę, ale szczerze, bardzo mi się podoba to, co mam teraz aktualnie. Sokole oczy właśnie na jakieś takie fajniejsze... jakieś dłuższe walki, wymiany, a sznurek na przykład też taki trochę sytuacyjny jest, bo na przykład właśnie jak już to pokazałem w tym odcinku wcześniej, po prostu fakt, że miałem też sznurek, to po prostu ratował mi dupę. Mogłem się dociągnąć do typa i w jednym przypadku uniknąć pułapki, a w drugim uniknąć durnego upadku, do którego pewnie byłem blisko. Do którego miałem blisko przez mój trochę drobny nieogar. Ale dobra. Boss pokonany, broń zdobyta, upgrade'nięta, co jest najważniejsze. No i co? Teraz idziemy tylko i wyłącznie w górę. Czyli prawdopodobnie w kolejnym materiale albo, no może nie kończymy grę, ale albo uwolnimy Sofię, bo jak rozumiem o to chodzi na tej wyspie, że mamy uwolnić Sofię, a potem walczyć z Manusem, czy coś? Nie wiem, zobaczymy. Ale to wiem w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!